Dawid Kasperski dla portalu Fight Sport. Dawid, ciężki pojedynek chyba dzisiaj za tobą. Mam na myśli tutaj pojedynek na gali DSF Kickboxing Challenge z Elbu Kabarim. Co możesz o nim powiedzieć? Mogę powiedzieć to samo, tak, był ciężki. Po raz kolejny udowodniałem sobie, że wytrzymam trudność związaną z poziomem ciężkości pojedynków. Dlatego jestem zadowolony. Jest to kolejny, po raz kolejny wykonałem warsztat, na bazie którego przyszłe walki zawodowe będę toczył w lepszej formie. To jest zawodnik, który na holenderskim rynku coś znaczy, tak? Na, jeśli chodzi o, powiedzmy, o swoje nazwisko, jest już znany, rozpoznawalny, występy w Enfusion. Ty dzięki temu zwycięstwu co zyskujesz? Szacunek na holenderskim rynku, to, że ludzie cię zauważą, że jest taki zawodnik, który do tej pory, powiedzmy, walczył tutaj w Europie Wschodniej i nagle pojawia się tam. Myślę, że też będzie tak, że tak jak pan powiedział, że zostanę bardziej zauważony na holenderskim rynku kickboxingu. Już przed walką wiedziałem, że tym pojedynkiem interesują się holenderskie gymy. A zatem to prawda, będę teraz bardziej rozpoznawalną osobą tam. Jeszcze nie na tyle rozpoznawalną jak zawodowcy, którzy to robią od lat tam w Holandii. No ale do tego zmierzam. Jestem cierpliwy. Daję sobie na to ileś lat, x lat. Powiedz mi, co dzisiaj sprawiało ci największy problem, tak, w tym pojedynku? To, że przeciwnik był niższy, że pochylał się. Co według ciebie było takie, powiedzmy, trudne, że tak trudno ci się walczyło te trzy rundy? W momencie, gdy znalazłem się w samym środku pojedynku, poczułem jakiś dyskomfort, że straciłem dystans. Chciałem rozwijać tę akcję, ale w dynamiczny sposób. Chciałem tę walkę toczyć naprawdę dynamicznie i technicznie. Więc to była ta największa trudność. Kolejne pojedynki, zaraz za razem, będą wyglądać coraz ładniej. Ja być może bardzo surowo siebie oceniam, ale tylko dlatego, że mam wymarzony obraz samego siebie w tym sporcie, w tej dziedzinie sportu. I uczciwie do tego dążę, żeby prezentować ten poziom wreszcie. Zawsze jest coś, co uważam, że jest do poprawy. Dzisiaj pojawił się Nicky Holzken, u którego teraz zacząłeś trenować od niedawna, rozmawialiśmy o tym. Myślisz, że będzie zadowolony z tej walki? Wniósł już jakieś uwagi, zdążyłeś porozmawiać, czy raczej czekasz na jakąś taką generalną ocenę i, powiedzmy, kierunki, które trzeba będzie przyjąć, trenując dalej, tak? Czy to będą, powiedzmy, skupienie się na fizyczności, czy skupienie na powiedzmy, na tempie akcji, czy na poszczególnych jakichś technikach? Po walce Nicky powiedział, pierwsza walka dla Team Holzken, pierwsze zwycięstwo, all for the win. Czyli jest zadowolony ze zwycięstwa. Myślę, że pewnie kwestia dyskusji to będzie w najbliższym czasie. Kiedy się udajesz do Holandii? Wracam 1 listopada. No i oczywiście będziemy rozmawiać na temat tego, co nie zagrało. Już przed trzecią rundą stwierdzili, że wyglądam na zmęczonego. No, byłem zmęczony. Uczciwie przyznam, że podczas drugiej rundy, gdzieś na początku, przeciwnik trafił mnie i momentalnie zechciało mi się spać i poczułem samolot i od tamtej pory też walka toczyła się pomiędzy mną, ze mną, w sensie samym sobą i musiałem temu sprostać też. To też troszeczkę sprawiło trudność. Teraz jestem zadowolony, że tak się wydarzyło, bo udowodniłem sobie, bo miałem do wyboru albo powoli odpuszczać, albo stanąć naprzeciw i stawić opór. Poszedłem w tą drugą stronę. To był ten właściwy rywal na ten etap, na, powiedzmy, na to, żeby powiedzmy, pokazać się już gdzieś tam na holenderskim rynku, że znowu wygrałeś tutaj u siebie, ale już z holenderskim rywalem, z zawodnikiem, który jest tam rozpoznawalny i walczył dla Enfusion, walczył dla tego typu organizacji, więc nie jest to no-name tam kompletny, tylko naprawdę dobry zawodnik. Jeżeli dzisiaj się spotkaliśmy razem w ringu, to znaczy, że był mi on pisany na ten moment, w dniu dzisiejszym. I jeżeli walka wyglądała tak, jak wyglądała i była na tyle trudna, to znaczy, że był odpowiednio na tym poziomie. Był mi potrzebny podczas wdrażania się na powrót na zawodowy ring. Potrzebowałem się przeczyć w sposób mocny. Tak, był mi taki zawodnik potrzebny. A to, że walczył na galach typu Enfusion, to tylko i wyłącznie na plus, ponieważ to się rozniesie też echem dzięki temu.
Dawid, za tobą ciężki sezon World Games, które były kluczowe w tym roku. No i teraz do wygrana zawodowy pojedynek, odpoczynek, czy od razu praca, czy jak ty to widzisz do końca roku? Jeszcze cię zobaczymy na ringu. Oczywiście trudno mi jest takie pytanie zadawać ci w moment po walce, no ale powiedzmy jest okazja, wyjeżdżasz do Holandii, więc nie będę cię mógł złapać. Jestem już czujny na tyle, że jestem w stanie na wszystko odpowiedzieć. Tak, jeszcze w tym roku zobaczycie mnie w ringu prawdopodobnie jeszcze podczas dwóch gal, minimum. Tak, za chwilę będziecie mieć kolejny raz, tak jak już to powtórzyłem w którymś momencie. Chcę się wdrożyć w cykliczne prowadzenie zawodowych pojedynków. Ja tego chcę, jest to tak ciężkie, jest to na tyle ciężkie, ale na tyle wciągające, że czym więcej walk dla mnie, tym lepiej się z tym czuję. Mogą być walki równie ciężkie albo nawet cięższe, ja tego chcę. Zazwyczaj zawodnicy po walce nie pamiętają, jak się nazywają czasami, a ty pamiętasz, który to był twój zawodowy pojedynek? Co? 27 albo 8. I który wygrany? Jeżeli to był 27 pojedynek, to wygrany 20? 21? Dawid, gratuluję ci wygranej dzisiaj. Ważna wygrana na DSF Kickboxing Challenge. Gratuluję ci dobrego występu i rywala naprawdę z dobrej półki. No i cóż, zadowoliłeś Nieki Holskena, wracaj do niego, do teamu. Czekamy na kolejne walki, tak jak powiedziałeś, dwie w tym roku. Obserwujemy cię czujnie i niezmiennie. Dziękuję bardzo, Dawid Kaspers. Wspomniałem o dwóch galach, natomiast podczas jednej gali stoczę, wezmę udział w turnieju czterosobowym, więc być może będą to dwie walki. A raczej na to się nastawiamy, że to będą dwa pojedynki zwycięskie. Tego ci życzymy. Dziękuję bardzo. Dawid Kasperski. Dziękuję.